Wprowadziliśmy sobie pojęcia tarcia statycznego i tarcia kinetycznego. Tarcie statyczne to jest takie, które zapewnia takiej sytuacji, kiedy klocek stoi na równi, zapewnia jego spoczywanie. Tutaj doszliśmy do tego, że kiedy taki klocek spoczywa, działa na niego siła tarcia, która dokładnie równoważy tę siłę ściągającą klocek w dół. To może być na początku sama, powiedzmy, sama siła, sama składowa równoległa siły grawitacji. Natomiast jak będziemy stopniowo tutaj zwiększać, będziemy dodatkowo popychać ten klocek o jakąś siłę, to w pewnym momencie przekroczymy taki próg, po którego przekroczeniu klocek zacznie się zsuwać. Natomiast w przypadku tarcia kinetycznego, tarcie kinetyczne jest to takie, które zapewnia nam po prostu zsuwanie się ze stałą prędkością i ono jest takie, że ono po prostu dokładnie równoważy tę siłę, która nam ten klocek ściąga. W tym wypadku będzie to po prostu równoległa składowa grawitacji. No i doszliśmy do czegoś takiego, że tutaj właśnie ta siła, to ten współczynnik tarcia kinetycznego, zdefiniowany jako stosunek wartości tej siły tarcia zapewniającej tę stałą prędkość do wartości siły reakcji podłoża działającej ze strony równi na klocek. Taki współczynnik tarcia kinetycznego jest odrobinę mniejszy niż współczynnik tarcia statycznego, który zapewnia to, że klocek będzie spoczywał. Tutaj zauważyliśmy, że tu różnica wartości wynika z obecności tej dodatkowej siły, którą musielibyśmy spychać ten klocek, żeby wreszcie tę siłę tarcia pokonać. Natomiast skąd to się bierze, tego nie wiemy, ale zastanówmy się nad tym. Tutaj jeszcze taka mała uwaga do tego poprzedniego, co mówiliśmy. Ten współczynnik tarcia kinetycznego jest uniwersalny dla dwóch danych powierzchni, dla dwóch powierzchni drewnianych, dla powierzchni drewnianej, świerkowej i powierzchni drewnianej i sosnowej, dla dwóch konkretnych powierzchni jest jakiś współczynnik tarcia kinetycznego i ten współczynnik tarcia kinetycznego jest o tyle uniwersalny, że jeśli zmieni się na przykład kąt nachylenia równi, czy na przykład masa klocka, to używając dokładnie tego samego liczbowego współczynnika, możemy przewidywać, co się stanie, jaka będzie wartość siły tarcia i jak taki układ się będzie zachowywał, jeśli coś tutaj zmienimy dla danych dwóch tych samych powierzchni, tych samych materiałów. Nie zmieniamy materiałów, tylko po prostu coś zmieniamy tu we wzajemnej konfiguracji ich, albo po prostu zwiększamy na przykład masę. O, w tym sensie ten współczynnik jest uniwersalny, to chciałam dopowiedzieć. A teraz przejdźmy do głównego tematu, czyli do tego, dlaczego tutaj może być ta różnica. Jest to temat wciąż jeszcze dobrze niezrozumiany, wciąż jeszcze naukowcy się nad tym zastanawiają i badają ten temat, ale jest pewna taka dosyć już przekonująca, ciekawa bardzo intuicja, ciekawa hipoteza, którą poznamy, jeśli spojrzymy na nasz układ z bliska. Narysujmy sobie najpierw po prostu w dwóch wersjach powierzchnia płaska, niech to nawet nie będzie równia, tylko płaska powierzchnia, a na niej klocek. Tak, i w jednym przypadku tutaj to będzie spoczywać, tutaj będziemy mieć to tarcie statyczne, natomiast tutaj ten klocek będzie się poruszał z prędkością stałą i tu będzie ten współczynnik tarcia kinetycznego grał rolę między tymi dwoma powierzchniami. To są dokładnie te same powierzchnie, ten sam klocek i to samo podłoże, ale właśnie w dwóch różnych tych odmiennych sytuacjach. I teraz zastanówmy się, narysujmy sobie, zejdźmy w głąb, zejdźmy do poziomu atomowego, narysujmy sobie powierzchnię tego klocka, tak na poziomie atomowym nic nie jest nigdy tak naprawdę gładkie, więc możemy to sobie narysować w taki sposób. O, dokładnie tak samo to będzie wyglądało tutaj w przypadku, kiedy to się porusza. Tak, dokładnie ten sam fragment powierzchni, niech wygląda dokładnie tak samo. Tak, i teraz narysujmy powierzchnię podłoża. W przypadku statycznym będzie to wyglądało tak, skoro to spoczywa, no to jak już miało czas tutaj przez oddziaływania międzyatomowe jakoś tak osiąść, tutaj niektóre, tu gdzie mamy takie nierówności, to miejscami to się tak powpasowywało, prawda, w ten sposób. Żeby te powierzchnie móc przesunąć względem siebie w jakikolwiek sposób, musielibyśmy tutaj coś tu porozrywać, stąd ta dodatkowa siła. Natomiast jeśli to już się porusza, to oznacza, że... Zaraz zaznaczmy sobie... O, to jest dokładnie ta sama powierzchnia, tutaj jest w stanie się wpasować, ale w momencie, kiedy to już się porusza, to już te atomy są ze sobą, już nie są tak wpasowane, tylko jakoś tak się jedne po drugich ślizgają. Czasem tutaj ten, powiedzmy, ten zadziorek jakoś będzie oddziaływał z tym, albo ten z tym, natomiast już nie ma tego wpasowania takiego jak tutaj, które by wymagało, żeby ruszyć, by wymagało tutaj porozrywania tego wszystkiego, porozrywania tych tutaj wzajemnych, nawet oderwania być może nawet tego atomu tutaj od tej struktury, żeby to w ogóle tak w poziomie ruszyć jedno względem drugiego. Natomiast tutaj, kiedy to już się porusza względem siebie, to te powierzchnie dużo bardziej jakby tak się
No prawie, że się ślizgają. To tarcie jest wtedy mniejsze, już nie potrzeba tej dodatkowej siły na rozłączenie tych powierzchni, które po prostu zdążyły jakoś tak się ze sobą dopasować. Tak jak mówiłam, nie jest to ugruntowana teoria, natomiast no jest to taka intuicja, która przynajmniej do mnie bardzo przemawia i tłumaczy, dlaczego ten współczynnik tarcia statycznego miałby być przynajmniej nieco większy od współczynnika tarcia kinetycznego. Właśnie wskutek tego, że kiedy powierzchnie spoczywają względem siebie, to mają możliwość w taki sposób się wpasować w siebie, że po prostu trzeba użyć dodatkowej siły, żeby je od siebie oddzielić. Natomiast jeśli już się względem siebie poruszają, to znaczy, że o takim wpasowaniu nie może być mowy, że one jakoś tutaj nie są w aż takim ścisłym kontakcie ze sobą. Wobec tego to tarcie jest przynajmniej nieco mniejsze. No mam nadzieję, że do ciebie też choć trochę ta teoria przemówiła i słyszymy się w kolejnym filmie, gdzie omówimy sobie przykład.